należy wprowadzić zdrowy rozdział lewactwa od państwa. Ponieważ chcę monitorować monitorowanie Zielonego Ładu. To musi być atmosfera pokazywania na nich jak na czarne owce, jak na ludzi, którzy powinni się wstydzić, że w ogóle są Polakami, mówił Edward Gierek. Wasza polityka to kula u nogi polskiej gospodarki. Radom wciąż mierzy się z problemami dość wysokiego bezrobocia, niedoborem inwestycji i ciągłym wyludnianiem. Polska z dnia na dzień coraz bardziej przypomina Zachód. Nie zawsze oznacza to jednak coś dobrego. Dlatego właśnie przyjrzymy się dzisiaj kilku rozwiązaniom, które stają się elementem naszej nowej codzienności. Zobaczymy, jakie nowe podatki niebawem się u nas wprowadzą, pomówimy o bezrobociu i wdrażaniu młodzieży w politykę. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Konfederacji. 1, 2, 3 napisane? No to lecimy! Temat Zielonego Ładu, który jeszcze niedawno był na ustach wszystkich, zwłaszcza w kontekście rolnictwa, stopniowo zniknął z głównych nagłówków medialnych. Niemniej jednak nie oznacza to, że został całkowicie zapomniany. W rzeczywistości Zielony Ład wciąż pozostaje kluczowym elementem polityki europejskiej, która mimo pewnych przemian w swoich szeregach wcale nie pozbyła się pewnych postulatów. Jednym z nich na pewno nie jest ta zielona zmiana. Dyskusje dalej trwają i choć z pewnymi problemami, mają także miejsce w Polsce. Również taka, która się nazywa, że jest to komisja, podkomisja do monitorowania wprowadzenia Zielonego Ładu. Ja się zapisałem do tej podkomisji, ponieważ chcę monitorowanie Zielonego Ładu. Monitorowanie wprowadzenia Zielonego Ładu. Stałym uczestnikiem jest pani minister Urszula Zielińska, reprezentująca ministerstwo od zawracania kijem Wisły, czyli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Mam dobre wiadomości dla klimatycznych realistów. Na posiedzenie tym w dniu dzisiejszym dało się usłyszeć wielkie zawodzenie. Choć obecnie inne tematy dominują dyskurs publiczny, Zielony Ład kontynuuje swoje oddziaływanie na wiele sektorów, w tym rolnictwo, przemysł i energetykę. Inicjatywy związane z Zielonym Ładem są realizowane w tle, a ich efekty na pewno będą odczuwalne w dłuższej perspektywie, jeżeli zostaną doprowadzone do mety. Mimo pewnego wciąż utrzymującego się społecznego sprzeciwu, Lewica dalej stawia jednak na swoim. No, pani minister, jak i inne osoby wyrażały wielkie zaniepokojenie, że wdrażanie Zielonego Ładu w Europie, a zwłaszcza w Polsce, idzie bardzo opornie. Główną przyczyną wskazano dezinformację na temat zmian klimatu i walki z nimi. Nie zabrakło oczywiście argumentów ad Putinum. Na nas, klimatycznych realistach, epitety nie robią wrażenia. Z pewnością to prawa strona nas oszukuje, a oni chcą tylko uratować naszą planetę. Fakt, że będziemy za to płacić, a najbardziej ci, których na to nie stać, to jakieś pomówienie. Ale to nie koniec dobrych ekologicznych nowin. Przygotowaliście się już na sadzenie drzew i gaszenie płonącej Wisły? Jeśli nie, to lepiej przygotujcie wiaderko. Kupcie też drugie, bardziej obszerne na paliwo, które stale drożeje. Jest to w jakimś stopniu spowodowane globalną sytuacją, ale nie ma co przewidywać, że jeżeli okoliczności miałyby się unormować, to surowiec też by staniał. Nie na tym zależy raczej ekologom, którzy od dłuższego czasu walczą z autami spalinowymi. Niedawno pojawiała się jeszcze bardzo ciekawa inicjatywa na to, jak uratować naszą planetę przed spalinami. Podatku od posiadania aut spalinowych w Polsce nie będzie. Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzyła wniosek Ministerstwa Klimatu i Środowiska w tej sprawie. Ogłosiła kilka dni temu pani minister klimatu Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. Brawo! Szkoda, że to tylko półprawda. A jak wygląda cała prawda? Zamiast podatku od samochodów spalinowych, rewizja KPO uzgodniona przez polski rząd z Komisją Europejską przewiduje wprowadzenie od pierwszego kwartału 2026 roku tak zwanej opłaty środowiskowej. Przedsiębiorcy posiadający samochody osobowe oraz pojazdy dostawcze z silnikami spalinowymi będą zmuszeni płacić kwotę uzależnioną od emisji dwutlenku węgla i tlenków azotu.
bezmyślne kopiowanie absurdów unijnej polityki klimatycznej spotkało się ze stanowczym oporem polskiego społeczeństwa, więc zastosowaliście półśrodek. No i niestety naiwni obywatele nie zrozumieli, że chodzi o ich dobro i uznali, że nie chcą rezygnować z pojazdów bądź płacić więcej dlatego, że wspólnota tego od nich oczekuje. Na pewno nie chodzi też o to, że Unia Europejska chce na nas zarobić. Z pewnością nie. Muszą nam po prostu jakoś zrobić, postawić jakąś granicę, byśmy wiedzieli, że nie możemy sobie pozwolić na przesadny dobrobyt. Jeżeli społeczeństwo ma wszystko, to tak naprawdę nie ma nic. Pojawiło się więc nowe rozwiązanie. Wszyscy, absolutnie wszyscy znani mi przedsiębiorcy produkcyjni od miesięcy rwą sobie włosy z głowy, widząc kolejne rachunki za energię, za ciepło, a teraz dokładacie im jeszcze opłatę środowiskową. Wymyśliliście Państwo absolutnie przedziwną konstrukcję systemu, w którym przedsiębiorstwa ponoszą każdy koszt, którego nie udało Wam się wcisnąć społeczeństwu. Wasza polityka to kula u nogi polskiej gospodarki. Z dnia na dzień, z roku na rok nawet nie zauważycie, że rachunki skoczą Wam o połowę w porównaniu z wypłatą. To się nazywa subtelność. Wszystko to jest jednak najpewniej elementem czegoś dużo szerszego, związanego na przykład z całkowitą zmianą naszego podejścia do życia i otaczającego nas świata. Takie zmiany należy wprowadzać skrupulatnie, z planem. Najlepiej indoktrynację zacząć na przykład od najmłodszych lat, dlatego nasza władza już dzisiaj dokłada wszelkich starań, by zapewnić sobie stabilną przyszłość. Czy naprawdę potrzebujemy kolejnej komisji w Sejmie? Rozumiem, że głównie po to, by zapewnić waszym posłom kolejne funkcje w prezydiach i dodatki do uposażenia. No ale oczywiście to nie jest tylko kwestia biurokracji. Nie możemy ignorować rzeczywistego zagrożenia, jakie niesie ze sobą taka komisja. Obawiam się, że może ona stać się idealnym narzędziem dla tych, którzy chcieliby narzucać dzieci, młodzieży swoje lewackie ideologie. A w dzisiejszych czasach niestety takich prób nie brakuje. Czy naprawdę chcemy, by nasze dzieci narażone na indoktrynację pod przykrywką troski o ich dobro? Czy chcemy, aby pod płaszczykiem dbania o ich zdrowie psychiczne i fizyczne wprowadzać ideologię LGBTQ+. Musimy bronić podstawowych i naturalnych wartości, takich jak to, że kobieta i mężczyzna plus dzieci to jest rodzina, że są tylko dwie płcie. Zamiast powoływania kolejnej komisji sejmowej należy wprowadzić zdrowy rozdział lewactwa od państwa. Dla kontekstu przypomnę, że ostatnio podjęto decyzję o utworzeniu specjalnej komisji dla młodzieży, której celem jest zaangażowanie młodych ludzi w procesy decyzyjne na szczeblu krajowym. Komisja ta ma na celu włączenie młodzieży w kształtowanie polityki i strategii, które bezpośrednio ich dotyczą, zwłaszcza w obszarach edukacji, rynku pracy, ekologii i cyfryzacji. Nawet brzmi to nie najgorzej. Dość dziwnym jest jednak to, że pytają młodzież o zezwolenie na zmiany w edukacji, a nie mogą przeprowadzić referendum w sprawie Komisja będzie miała za zadanie nie tylko doradzać rządowi, ale także inicjować projekty i programy skierowane do młodzieży, wspierając ich rozwój oraz aktywność obywatelską. Utworzenie tej komisji jest postrzegane jako krok w kierunku bardziej inkluzywnej polityki, która uwzględnia głosy i potrzeby młodszych pokoleń oraz jako odpowiedź na wyzwania współczesności, takie jak zmiany klimatyczne. Ciekawe, że akurat te. Jak widać, Polacy niewiele nauczyli się na swojej przeszłości. Podczas gdy Zachód rozwijał się na fundamentach liberalnej demokracji i wolnego rynku, Polska przez wiele lat była kształtowana przez realia komunizmu i okres PRL-u. Było to doświadczenie zupełnie odmienne, które wpłynęło na naszą tożsamość narodową, społeczną i gospodarczą. Dzisiejsze dążenie do przyjmowania zachodnich standardów, mimo różnej drogi rozwoju, budzi wiele pytań i refleksji. Nasza specyficzna historia i doświadczenia powinny skłonić nas do poszukiwania własnej ścieżki rozwoju, dostosowanej do naszych unikalnych warunków i potrzeb. Dzięki niej powinniśmy też lepiej niż ktokolwiek inny móc rozpoznać, kiedy państwo funkcjonuje na innych warunkach niż powinno. Dyktator czy szaleniec, który odważy się podnieść rękę przeciw władzy ludowej, niech będzie pewien, że mu tę rękę władza podnie w interesie klasy robotniczej, w interesie chłopstwa pracującego i inteligencji. Grzmiał premier Józef Cyrankiewicz po zakończeniu pacyfikacji poznańskiego czerwca 1956 roku. 28 czerwca poznaniacy bohatersko stanęli przeciwko władzy komunistycznej. Władzy, która przeznaczyła mniej środków na region. Władzy, która ignorowała potrzeby rozwoju infrastrukturalnego. Władzy, która doprowadziła do tego, że mieszkańcy Poznania, słynącego przecież z zakładu Cegielskiego, zarabiali średnio mniej niż wynosiła średnia krajowa. Demonstranci szli z hasłami: chcemy żyć normalnie, chcemy Polski katolickiej,
niemieckiej. Przyjęcie zachodnich wzorców często wiąże się z próbą nadgonienia straconego czasu, szybkiego wprowadzenia reform i modernizacji. Jednakże tempo tych zmian może nie zawsze odpowiadać naszemu społeczeństwu, które przez dekady funkcjonowało w zupełnie innym systemie. Wspominamy dziś bohaterów Radomia, Płocka i Ursusa. Zwykłych robotników, którzy mieli odwagę stanąć przed Komitetem Wojewódzkim i wyrazić swój sprzeciw wobec polityki podnoszenia cen. Wśród tych bohaterów pamiętajmy o słudze Bożym, księdzu Romanie Kotlarzu, który błogosławił manifestantom ze schodów kościoła Trójcy Świętej. Jest jedną z rywu, gdyż wkrótce potem, co przyczyniło się do jego śmierci w sierpniu tego samego roku. Po wydarzeniach radomskich na stałe zagościły ścieżki zdrowia, propaganda PRL rozpoczęła brutalną nagonkę na Radom. To warchoły, ja im tego nie zapomnę. To musi być atmosfera pokazywania na nich jak na czarne owce, jak na ludzi, którzy powinni się wstydzić, że w ogóle są Polakami, mówił Edward Gierek. Możemy wyciągać wnioski, ale zamiast tego stawiamy nad sobą ideały. Są one nie tylko nieosiągalne, ale także dalekie od rzeczywistości. Zachód nie jest tak doskonały, a nawet zdaje się zapędzać nas w ten sam kąt, którym tkwiliśmy przez długie dziesięciolecia. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce na koniec grudnia 2023 roku wzrosła do 5,1%. To najwyższy wskaźnik od czerwca ubiegłego roku. Obecnie trudności ze znalezieniem pracy ma 788 200 osób, co oznacza wzrost o 14 800 w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wzrost liczby bezrobotnych w grudniu jest zwykle obserwowany na polskim rynku pracy. Jednak tym razem był on większy niż rok wcześniej. Mimo to ogólna liczba bezrobotnych jest nadal niższa o 24 100 osób, w porównaniu z końcem 2022 roku. Poza tym dostrzegamy także ciągle upadające działalności i wypłaszczające się wypłaty. W jednych miejscach jest to dostrzegalne bardziej, w innych mniej. Od tego czasu regularnie obniżano rangę robotniczego niegdyś miasta, szczycącego się produkcją telefonów, obuwia, wyrobu tytoniu czy fabryki. Nie udało się zrekompensować tych strat żadnej władzy w III RP. Miasto przestało być wojewódzkim. Radom wciąż mierzy się z problemami dość wysokiego bezrobocia, niedoborem inwestycji i ciągłym wyludnianiem. Jednocześnie politycy wciąż bazują na pustych obietnicach i gestach wobec mieszkańców Radomia. 1 października 2015 panie pośle Suski podpisywał wspólnie z prezesem Kaczyńskim kontrakt dla Radomia. Na miesiąc przed objęciem rządów obiecaliście status miasta wojewódzkiego. Nic w tej sprawie nie zostało zrealizowane. Klub Konfederacji wyraża uznanie i szacunek dla uczestników wydarzeń w Radomiu, Płocku i Ursusie oraz wobec wszystkich mieszkańców tych miejsc. Będziemy popierać tę uchwałę. Dziękuję. Nie wiem jednak, czy można w tym kontekście mówić wyłącznie o pojedynczych miejscach i dawać je za przykład. Pewnie można, ale zauważmy, że obecnie niemal wszędzie żyje się coraz gorzej. Kiedyś zaniedbywane pewne punkty na mapie i regiony, dzisiaj cierpią nawet duże miasta. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!